No i poszli. Przywitamy gości. Dobrze. Jak się pojawi pierwsze magiczne oczko, to poprosimy, czy nas to w miarę dobrze słychać i czy nas w miarę dobrze widać. Akurat dzisiaj okularów nie założyłam. Nie założyłaś okularów. My dzisiaj na różowo i o poczuciu winy będziemy mówiły, więc temat ciężki, to może nasze wydanie chociaż troszeczkę lżejsze. Jest oczko. Witam Cię serdecznie. Oczko, napisz, czy dobrze nas słychać. Chciałybyśmy tutaj dzisiaj poprowadzić taką małą pogadankę na temat poczucia winy. I będziemy to odnosiły do takiego codziennego, zwykłego życia. Czym jest to poczucie winy, jak to rozpoznawać? I jeszcze jakieś tam pytania, które już Karolina przygotowała, których ja co nieco znam, więc spróbuję to jakoś odpowiedzieć tak korzystnie dla życia praktycznego. Więc kochana, zapraszam Cię do pytanie pierwsze rozmowy na temat poczucia winy. Trzymam się struktury. Jak powstaje poczucie winy? Jak powstaje poczucie winy? Poczucie winy powstaje wtedy, kiedy sam użytkownik, czyli dany człowiek wierzy, że jest to godne kary. Czyli jak czuję, że na przykład zrobiłam coś i mój system postrzega to jako coś, co wymaga ukarania, to wtedy rodzi się poczucie winy. Czyli to jest taki stan emocjonalny o takiej bardzo niskiej wibracji, bo poczucie winy w ślad za prawem dualności wymaga też bycia w parze z karą. Czyli wina idzie przez świat w parze z karą. Ale ktoś musi nas tego nauczyć, bo samo dziecko, które się rodzi, to raczej nie ma poczucia winy. To weźmy na przykładzie, tylko głośniej, żebyśmy mówiły, bo później będzie w audycji. Tak, dziecko jak się rodzi, to ono na przykład, no nie wiem, zmajstruje coś, powiedzmy ściągnie kwiata z parapetu. I gdyby dorosły mu nie zakomunikował tego, że jest winny, że powinien to jakoś naprawić, to dziecko by mało się tym przejęło, może by posprzątało, może by nie posprzątało, ale raczej w sobie by nie wygenerowało takiego stanu, że powinno się teraz za ten czyn ukarać, bo dziecko czuje w systemie, czy jego intencją było zrobienie komuś na przekór, na przykład dorosłemu i na złość mamie, powiedzmy, zwalenie tego ulubionego kwiatka, czy ono po prostu bawiąc się, eksplorując świat, zahaczyło zwyczajnie tą doniczkę, więc jak ono zna tą swoją intencję, no to nie będzie się karać, prawda? Ono nie chciało tego zrobić. Okej, czy w takiej sytuacji my mamy zwracać dziecku uwagę w jakiś inny sposób, nie karając go? Czy przejść do porządku dziennego, słuchaj, nic się nie stało, wazon się kupi nowy, jak nie, tata się postara? Tak. Oczywiście, że warto zatrzymać się nad tą sytuacją, bo pewnie nie chcielibyśmy, żeby dziecko było też tak lekceważąco, tylko szło i niszczyło, bo ono wzrasta, to cały dom musi być już jak gdyby w jakimś jednym wielkim chaosie. Trzeba to zrobić zwyczajnie technicznie, no, zatrzymać się nad sytuacją, wytłumaczyć dziecku, że następnym razem, bardzo Cię proszę, jak będziesz na przykład, nie wiem, chciał wyjrzeć przez okno, czy tam na przykład, nie wiem, siąść na tym parapecie, to gdybyś zwrócił większą uwagę na to, żeby nie zahaczyć, albo powiedz, to ja zdejmę tego kwiatka i tak dalej, ale broń Boże nie odnosić tego do dziecka, że zahaczyłeś ten kwiat, wysypało się, coś się zbiło, jakaś tam waza i Ty już powinieneś być za to winny. Oddzielić jak gdyby, oddzielić dziecko od sytuacji. Pewnie, że nie chcielibyśmy, żeby dziecko demolowało domu, ale nie możemy przez pryzmat tej sytuacji dziecko naznaczać. Zbiłeś wazę, równa się jesteś winny. Prawda? Więc jak najbardziej zwracać uwagę, bo przecież chcemy dzieci wychować na takie, które nie zbijają wazy, bynajmniej specjalnie, ale żeby to nie generowało tego poczucia winy, czyli żeby dziecko nie chciało się samo karać. Okej, drugie pytanie jest powiązane. Na czym polega to poczucie winy i co wtedy możemy czuć? Polega ono na tym, że to jest taka wewnętrzna, jak gdyby taka wewnętrzna rozprawa. Bo jak mam w sobie przekonanie, że powinna być ukarana, to wtedy zaczyna się generować stan poczucia winy. I dopóki to nie zostanie jak gdyby zobaczone i rozpracowane, czyli na przykład ktoś będzie się podświadomie sam karał, dopóki to nie zostanie jakoś tak ta wina odkupiona, czasem się mówi, no chciałam, może na jakimś przykładzie zaraz opowiemy, to będzie ten dialog wewnętrzny się rozgrywał, czyli musimy jak gdyby zobaczyć, że to poczucie winy z czegoś wyrosło, czyli z tego przekonania, że pewnie to, co ja zrobiłam, dany czyn, dana postawa, nie wiem co tam jeszcze, dana intencja, że to wymaga kary, więc najlepiej jest zobaczyć korzeń, czyli to przekonanie.
jak dotrzemy do przekonania i wtedy tak poznawczo możemy położyć temat na stół, czyli tak jakbyśmy zupełnie bez emocji spojrzeli na temat, czy to, co tu teraz zrobiłam, to naprawdę wymaga jakiejś kary? Chociażby w ślad za kodeksem, prawda? Z tymi wszystkimi przekroczeniami. Są jakieś gdyby stopnie przewinień, które wymagają takiej kary, inne wymagają większej kary i tak dalej. No weźmy powiedzmy człowieka, który dostał wyrok, tam powiedzmy 10 lat za jakieś przewinienie, no to nam prawo stanowi, że wymaga iluś tam lat odsiadki, dajmy na to 5 lat odsiadki. No jak te 5 lat już minie, to on nadal jest winny? Można powiedzieć, że ten czas zniewolenia, tych 5 lat, odkupił to jego przewinienie. Ale jest to coś, co jest namacalne, co zostało tak bez emocji przez urzędników, czyli na przykład przez sąd, zaopiniowane, że rzeczywiście to przewinienie wniosło tak dużo, powiedzmy, zła, że aż wymaga ukarania przez 5 lat odsiadki i wtedy następuje tak jak gdyby już uniewinnienie, wyzerowanie się. Ale to jest konkretny czyn, który wymaga takiej rekompensaty. Okej, okay, czyli w życiu... Czujemy adekwatność, że ponieśliśmy karę za coś, bośmy tak dużo narobili zła. Czyli uwolnieniem od poczucia winy jest odsiadka. A w takich sytuacjach życiowych, nie wiem, tak jak mówiłaś o dziecku. Dziecko zbija wazon, za każdym razem go karzemy, co ty zrobiłeś niegrzeczny, jest poczucie wstydu, poczucie winy. Tak, tak, tak. Jest jakiś schemat. Tak. I my ten schemat tak do 7 roku życia pięknie wprowadzamy dziecku i on wybija w dorosłym życiu. Jak od tego się uwolnić? To tak jak już powiedziałam, od tego są między innymi terapie, żeby dojść do takich tych niewspierających przekonań, bo każde przekonanie to ono później jest takim jak gdyby przepisem, który nam kieruje naszym życiem. Czyli jak jesteśmy przekonani, że prosto to tędy, to my będziemy zawsze tak szli, bo jesteśmy tego zwyczajnie nauczeni, to jest takie zaprogramowanie. I dlatego tak w terapii kładzie się duży nacisk na to, żeby się wyczyścić ze starych niewspierających przekonań, programów, czyli to jest taka instrukcja obsługi do danego tematu. Oduczyć się myśleć. Czyli oduczyć się na przykład takiego postępowania i dobrze jest, jak dojdziemy do tego korzenia, czyli anulujemy, wykasujemy, zobaczymy to niewspierające przekonanie, to wtedy ono już nie będzie jak gdyby dawało nam tych zgniłych owoców w takim codziennym życiu. Bo zobaczcie, no chociażby w ślad za, weźmy dwie różne osoby i taką samą sytuację. Prawda? Chociażby, nie wiem, jedna osoba zabije i druga zabije. Jedna będzie się czuła winna, druga się nie będzie czuła winna. Na przykład będzie to psychopata. On się nie będzie czuł winny, bo on nie ma takiego przekonania, że to wymaga kary. Że zrobił coś złego. Tak, że zrobił coś złego. Chodzi o to, że nie ma się gdzie to zahaczyć w naszym systemie. Czyli w ogóle istotą wyjścia z takiego toksycznego poczucia winy, w ogóle z poczucia winy, to jest odnalezienie schematu, na którym wyrasta ten stan. Bo poczucie winy jest jak gdyby takim krajobrazem emocjonalnym, że nas tu zżera od środka, to jest taka rdza. Zrobiłem coś złego, o niedobry ja, wymaga to kary, jakiegoś powetowania, w ogóle będę teraz odrzucony, tak jak na przykład Judasz, nie? Ale on zrobił coś, wydał Jezusa, co było uznane przez wszystkich dookoła, że jest to godne aż takiej kary, tak w to uwierzył, że poszedł się powiesić. Rozumiesz tą zasadność, nie? Ale gdyby trafiło na przykład na jakiegoś psychopatę, który wydałby Jezusa, to on nie miałby tego przekonania, więc dlatego warto się też tym zainspirować, bo Jezus wybrał takiego ucznia, który wiedział, że jego to zje. Okay. Że on się powiesi i się wypełni się ta sprawa, która się wypełnić miała, nie? Czyli poczucie winy dotyka bardziej osób słabszych czy wrażliwych? Można powiedzieć, że w ogóle osoby wrażliwe są bardziej podatne na to programowanie, ponieważ będą się bardzo wszystkim przejmowały i później będą w dorosłym życiu chciały niejako żyć pod dyktando tych programów. I każde jak gdyby odstępstwo od tego programu będzie ich bardzo naznaczało, będzie ich bardzo stresowało, a taka osoba powiedzmy o niższej wrażliwości, co nie znaczy, że to nie jest osoba też, jakby to nazwać, bo wrażliwcy to mają tak, że oni i więcej widzą, i więcej czują, ale i więcej obrywają. Bo to jest ta cena, którą się płaci za wrażliwość. Natomiast osoby, witamy Klaudię, natomiast osoby takie, można powiedzieć, o niższej stopniu wrażliwości, czasem się mówi, że to są osoby o takiej grubszej skórze, to one może mniej czują, mniej widzą, ale i mniej obrywają. Bo to jest ten sam aparat do czucia świata, do odbierania bodźców.
Więc proszę, przywołaj mi jeszcze raz to pytanie, bo trochę się rozjechałam. Czy poczucie winy bardziej czują osoby wrażliwe czy słabsze? Nie skupiałabym się bardziej na tym, czy to jest osoba słabsza czy wrażliwsza, tylko w zależności, czym my jesteśmy zaprogramowani. Bo może być na przykład, powiedzmy, no nie wiem, chłopiak dąb i on będzie miał takie przekonanie wpojone, powiedzmy, przez swoją mamusię, że on będzie się łajał tam różnymi rozwiązaniami w życiu dorosłym i on się tym poczuciem winy będzie wykańczał. Ale może na początku był taki, powiedzmy, jako człowiek, który w ogóle nie wskazywał na to, że będzie miał aż taką wrażliwość. Tylko był, powiedzmy, tak długo programowany przez, dajmy na to, swoją matkę, że on jest zarządzany tym. Więc tu bym trochę rozdzieliła. No, tak jak już wspomniałam, pewnie, że osoby wrażliwsze bardziej będą się z tym jak gdyby jeszcze borykały. Osoby mniej takie wrażliwsze, jeżeli chodzi o cały układ nerwowy, o ciało i tak dalej, może mniej, ale generalnie u podłoża to i tak leży to programowanie. Okay. Że uwierzyliśmy, że to wymaga kary. Czym różni się poczucie winy od poczucia wstydu? Poczucie winy, poczucie wstydu, gdzieś tak na skali wibracyjnej, tak za Hawkinsem, to jest to na podobnych poziomach. Czyli wstyd jest taką energią, która wycofuje z działania, jakiekolwiek by to miało być działanie, czy dobre, czy niedobre, to poczucie wstydu to jest taką energią, która nam ściąga lejce i nie zrobisz tego. Blokuje, zatrzymuje. I wtedy wkracza poczucie winy. Czyli wstyd z poczuciem winy to są takie, jak gdyby one się tak uzupełniają. Czyli na przykład ty bezstydnico, co ty zrobiłaś? Poszłaś na dyskotekę, założyłaś krótką spódnicę. Czyli wstyd wycofał z ekspresji i zrobiła się przestrzeń na to, żeby wpłynęło poczucie winy. Bo ta, powiedzmy, dziewczyna z tego przykładu miała przekonanie, czy tam mama jej tak powiedziała, że to, co ona zrobiła, to jest karygodne. Powinna się czuć winna, ty bezwstydnico. Czyli to jest tak, jak gdyby te emocje, które wspierają się nawzajem, tworzą ten ciężki taki wewnętrzny krajobraz. Mm-hmm. A czy poczucie winy może przybrać formę patologii? Patologicznego poczucia winy, takiego... Że będzie się karała, tak? I postawi się w takiej roli ofiary. Oj, to bardzo. Ja na przykład osobiście wierzę w to i z tego, co obserwuję, że nowotwory są taką dobitną, spektakularną manifestacją poczucia winy. Ale wszystkie nowotwory, czy...? Na razie, nie rozdzielając na gatunki, to w ogóle nowotwór, o tym się właśnie pisze książka, już drugi rok, ale się pisze, poczucie winy, że nowotwór karmi się poczuciem winy, taki jest roboczy tytuł, że to jest takie, jak ja wymagam kary, jestem przekonana, że za coś wymagam kary i żyję w przewlekłym poczuciu winy, to znaczy, że finalnie doprowadzam się do takiej autodestrukcji, czyli tak się karam, już mniejsza o co, że aż próbuję siebie unicestwić. A nowotwór jest jak gdyby takim gościem, który mówi, dobra, jak w tym systemie jest przyzwolenie na to, czyli dajmy na to, no, od osoby chorej na nowotwór, że ty nie chcesz żyć w tej przestrzeni, która jest ci dana, to ja z przyjemnością jako nowy twór, bo nowotwór to jest nowy twór, nowe życie. To jest patologia, oczywiście ustępuje osoba miejsca, więc jak ja się karam, czyli unicestwiam, czyli daję przestrzeń, proszę bardzo, możesz za mnie żyć, to nowotwór mówi z przyjemnością i się namnaża jak szalony, taką metaforą. Właśnie o coś w takiej narracji będzie ta książka, ale oczywiście jeszcze tam z podkładem medycznym, psychologicznym i tak dalej i z różnymi tam sytuacjami z życia codziennego, ale generalnie już bym nie dzieliła, jaki to ma być nowotwór, bo też poczucie winy może wyrosnąć z innego obszaru, czyli powiedzmy nowotwór piersi będzie wyrastał z tych, czy tam jajników, będzie wyrastał z tego obszaru, gdzie my na przykład karzemy się za to, że jesteśmy kobietą, czyli obszary związane z naszą kobiecością, ale powiedzmy nowotwór mózgu już będzie o czymś innym. No tak, tutaj warto zajrzeć do totalnej biologii. Warto. I sobie poszukać. Okej, ale jeszcze odnośnie tego poczucia winy, czy to poczucie winy to występuje z jakimiś chorobami lub zaburzeniami osobowości jednocześnie? W ogóle to uważam, że stan emocjonalny jest kompatybilny jak gdyby z krajobrazem danej choroby. Jak zauważam, poprzyglądam się na przykład na cukrzyków, na osoby, też niedużo, ale na przykład na osoby z nowotworem i dane emocje są jak gdyby, współtworzą klimat choroby.
Więc powiedziałabym, że najpierw człowiek jest w danym stanie, w stanie emocjonalnym, energetycznym, a dopiero wtedy wyrasta choroba. Czyli powiedzmy, że ten człowiek, wrócę jeszcze na chwilę do tego nowotworu, ileś lat żyje w tym przekonaniu, na ogół to są przekonania nieświadome, nieświadome. I dopiero jak wylezie ten nowotwór do wierzchu, to wtedy jesteśmy skłonni, chociaż nie wszyscy i nie zawsze, do takich głębszych refleksji i do uwierzenia, że ten nowotwór niesie jakąś naprawdę z naszych trzewi, z naszej głębokości, z tej podświadomości, niesie informację, że słuchaj, masz program w sobie, który ciebie niszczy. Zobacz, ja jestem dobitną informacją o tym, że ty masz ten program i podświadomie sama siebie niszczysz. Czyli unicestwiasz siebie, więc dajesz mi przestrzeń. Dlaczego dajesz mi przestrzeń, żebym ja tak rósł? Mówi nowotwór. Taką metaforą tu polecimy. Więc najpierw stan emocjonalny, stan energetyczny, a dopiero manifestacja tego stanu jako, powiedzmy, choroba. To samo tyczy się świata mikrobów, tych wszystkich mikroorganizmów i tutaj warto się tym zainspirować chociażby w obliczu pandemii, że czy teraz czas niedługo będzie tak zwanych przeziębień i grypy. Jeśli my stworzymy jako właściciele tego tutaj jestestwa, stworzymy klimat energetyczny i uwierzymy w to, że jesteśmy mniej silni od mikroba, to nas to załatwi, bo damy na to przestrzeń. Więc uważam, że wszystko jest jak gdyby manifestacją naszej wiary lub niewiary w coś tam. Ja nie mówię tutaj o religii teraz, chrześcijańskiej czy jakiejkolwiek, czyli jak wierzę, że się nie przeziębię, bo to musi być wiara taka z trzewi. Wybieram być zdrowa. Wybieram być zdrowa i jestem, w pełni ucieleśniam ten swój wybór, bo co innego jest mówić, że ja w to wierzę czy nie wierzę, a co innego nasz system czuje. Że musi też wynikać z ciała. To wynika wszystko z głębokiego przekonania, dlatego na przykład jak osoby w COVID-zie, jak przyglądałam się, ile osób zmarło takich młodych, osób na stanowiskach, nawet księży, to ja uważam, że to jest informacja o tym człowieku, bo jedno robił na zewnątrz, czyli na przykład wynikało z urzędu, chociażby ksiądz, no blisko Boga, nie? Pośrednik tak. I tak dalej. I ktoś po prostu umarł ze strachu, czyli uwierzył, że może go to zaatakować. Czyli nawet ten urząd mu nie dał tego potwierdzenia, bo sam głęboko gdzieś w sobie wierzył, że jednak ten wirus może go wykończyć, załatwić, więc nawet urząd go nie chronił. Czyli myślę, że wracając na chwilkę do COVID-a, że to jest taki dobry selekcjoner naszej wewnętrznej prawdy, tej prawdziwej prawdy, a nie tego, co deklarujemy na zewnątrz. Okej. Dobra. Jeśli poczucie winy to są emocje, to jak mogą one się objawiać? To jest takie, powiedziałabym, wewnętrzne rozdygotanie, że to jest takie mocne PTSD, że cały czas czuję, że ja muszę sobie coś zrobić, żeby ci inni byli zadowoleni, żebym ja nie czuła tego stanu, czyli jeszcze, żeby się jasno wyrazić, czyli cały czas obliguje cię do takiego działania, żebyś ty się sama karała, żeby niejako już takim czystym i bez winy wyjść do ludzi i świata. Czyli zobacz, jak jesteś zaprawiona wokół tego schematu i w ogóle za tym idzie działanie. Czyli jak jestem winna na przykład, że powinnam tam coś, to ja jestem zajęta tym działaniem, czyli uniewinnieniem się jak gdyby w oczach innych. Więc ja w ogóle nie żyję. Jestem cały czas zajęta jak gdyby karmieniem tego schematu. Wokół tego poczucia winy. Wokół tego, tak. Działaniem wokół poczucia winy. Czyli jak nie wiem, zbiję wazon, to będę tak chodzić wokół tego miejsca, żeby nikt nie zauważył, że zbiłam wazon. Mało tego, jeszcze będę próbować go sklejać, bo teraz mówimy metaforą na przykładzie tego, ale chociażby to będzie w poczucie winy w relacji. Może czy tam... się w końcu nauczę metafor. Tak, albo będzie poczucie winy wobec na przykład własnego rodzica, że nazwaliśmy rzecz po imieniu, to wtedy mogę na przykład, na rodzicu zróbmy, to będzie takie bardziej życiowe. Byłam wściekła na swoją matkę, że mnie tak i tak traktowała, że ja czułam, że mnie tak traktuje. Zamiast, i teraz tak, no na własną matkę, przecież to grzech być wściekłym, i będę jakoś to zamieniać, tak kompensować, że nie, ja nie jestem na tą matkę wściekła, a to poczucie winy chce gdzieś ujść i ja będę sama siebie karać. Czyli na przykład będę się nadmiernie do matki podlizywać, będę rozumieć ją, ale siebie już nie będę rozumieć. Zaprzeczenie. Takie zaprzeczenie, więc no bo trzymam się jednego przekonania, że no matki to się nie rusza, albo do matki to takich słów w ogóle nie można, bo to się Bóg pogniewa i trzeba będzie się tam biczować i tak dalej, ale sobie to już można zrobić tę krzywdę i nie nazwać rzeczy po imieniu i samemu się podświadomie karać. A jak to uwolnić? Jak to uwolnić? Przede wszystkim nazwać rzeczy po imieniu, co ja czuję, skąd się to wzięło, pytać tej osoby, dlaczego ty na przykład nie dajesz sobie prawa, żeby
nazwać rzeczy po imieniu w relacji z matką. Powiedzmy, dlaczego? No i wtedy dojdziemy po nitce do kłębka do przekonania. Bo się jej boję, dobrze, no ale dlaczego się jej boisz? Bo się boję oceny, że powie, nie wiem, że jesteś... Wyrodną córką. Wyrodną. No to powie. No i co ci to zrobi, że powie, że jesteś wyrodną córką? No idziemy dalej, po nitce do kłębka, jak w terapii. No będę się czuć, będzie mi smutno. No to ci będzie smutno, ale smutek cię zabije? Ale powiesz prawdę, zobacz, smutek cię nie zabije. Nie zabije. No? I co ci to robi? Idziemy dalej. Będę czuła się gorzej. Będziesz czuła się gorzej. A dlaczego byś się czuła gorzej? Przecież nazwałaś rzeczy po imieniu. Tylko, że pocisnęłaś matce. Z czym się czujesz gorzej? Że mamę o coś oskarżam. O właśnie, zobacz, już jesteśmy bliżej przekonania. To znaczy, że mamy nie można o coś oskarżyć? Mama ma taki immunitet? Czy nie że mama ma zawsze rację. O właśnie, już mamy to. I tak widzisz po nitce do kłębka, że dojdziemy do przekonania, czyli na przykład do takiej świętojebliwości, że rodzic to jest wielka osoba, która nigdy się nie myli. Że dzieci to są te mniejsze i w ogóle rodzica się nie tyka, od rodzica się niczego nie oczekuje, a dlaczego? Pytanie się od razu rodzi. Dlaczego rodzice dzieciom mogą robić takie różne świństwa, no a dlaczego w drugą stronę nie może pójść? Bo jest właśnie to głębokie przekonanie, że dziecko nie może podnieść ręki. Ja tu nie namawiam do podniesienia ręki, ale chodzi o to, żeby dać sobie prawo do nazwania rzeczy po imieniu. Nie musi być to oko w oko, ale chociażby w terapii. Więc zobacz. Dojdziemy do takiego przekonania i dopiero jak to przekonanie rozłożymy na stół, to wtedy ma szansę jak gdyby być ten korzeń zgniły wycięty, na którym wyrosło poczucie winy. Bo to zawsze jest program. Jestem przekonana. Zobacz, ty będziesz przekonana, że do mamy nie można polecieć związką różnych rzeczy mało przyjemnych, a ja jestem przekonana, że można. Kto ma rację? Ja bym stanęła za tą racją, która uwalnia i mnie, i w ogóle całą tą relację. Więc mogę się wystawić na to, że będę niemiłym dzieckiem, że będę pluć trochę jadem na własną matkę, ale później jak już to wypluję, nazwę po imieniu i skasuję to oczekiwanie, to swoje, to wiesz, ten wewnętrzny program, to wtedy uleczy się relacja tym, że tam już nie będzie nic iskrzyło na tej linii. I wtedy i tak miłość do matki popłynie, bo ta miłość to jest zawsze, tylko ona jest nakryta gdyby tym mułem w postaci poczucia winy. Więc dać sobie prawo do nazwania rzeczy po imieniu. I wtedy się anuluje poczucie winy. Taka magia, nie? Czyścimy kanalizację zawsze. Okej. Okay. No. Jakie rodzaje winy są i jak je rozróżnić? Rodzaje winy? Tak. Czy są jakieś takie... Bardziej ważne, mniej ważne? Powiedziałabym tak, że wszystko co tak... Jako osoba dorosła, odpowiedzialna i właściwie osoba taka bardzo empatyczna, która by uznała, że zrobiła rzecz taką niefajną względem innej osoby, czyli taki test, no wchodzisz w buty, ty w moje, a ja w twoje. Ja ci coś zrobiłam, załóżmy, nie? I później wchodzę w twoje buty i zobaczę, jak ty się czujesz z tym, co ja ci zrobiłam. To wtedy mówię, kurczę, no niefajne to, no nie, źle cię potraktowałam. I tu przychodzi tak zwany zdrowy wstyd, bo zdrowy wstyd mówi nam o tym, że gdzieś przegięliśmy. Że to nie było miłością wobec tej osoby, że ja na twoim miejscu też bym się tak czuła. I to jest takie zdrowe podejście, czyli takie poznawcze popatrzenie na zagadnienie. Natomiast w ogóle dla mnie poczucie winy to jest związane z samym umysłem i z taką tą naszą, jakby to powiedzieć, w ogóle poczucie winy nam jest niepotrzebne. To jest tylko związane z tymi wszystkimi chorymi schematami. Bo sam zdrowy wstyd jest takim lejcem, który mówi o niej, nie koleżanko, proszę teraz iść Karolinę przeprosić, bo przegięłaś, nadużyłaś, przesadziłaś, zakombinowałaś i zdrowy wstyd nas trochę, jak wiecie, tak wycofuje i pokazuje, gdzie coś trzeba naprawić, ale to nie znaczy, że mam się czuć winna. Tylko mam się zebrać na odwagę, przyjść ciebie przeprosić, porozmawiać. No, pobić się w pierś, ale tylko na potrzeby tej sytuacji, że no przegięłam, miałam ukryte pragnienie, ukryte oczekiwanie, ale nie łajać się bez końca poczuciem winy. A poczucie winy jest właśnie związane z takimi tymi zakusami ego, że ono tam coś chce, ono tak chce ugrać dla siebie, jak i potrafi się też łajać za to, że coś chciało. Taki ten nasz robaczek to ego, nie? Cały czas ta ofiara wychodzi w tym poczuciu winy, no bo ofiary tak podobno mają łatwiej. Dopóki nie zobaczą, że profity, których tak się trzymały, że są mniej cenne niż to, co one tracą będąc w ofierze. Mm-hmm. Czyli jak już zobaczę, że kurczę, ja wybrałam tą część, ten słabszy kawałek tortu, będąc w tożsamości ofiary, to wtedy szybko będą chciały z tego wyjść. Tylko to jest oczywiście już robota, trzeba przekroczyć ego i tak dalej. Więc poczucie winy jest ściśle związane z tymi naszymi grami ego.
ono nas trzyma, poczucie winy bardzo, to jest taka wewnętrzna rdza, powiedziałabym, aż do destrukcji. Okej. Czy poczucie winy ma wpływ na nasze zdrowie psychiczne i fizyczne? Bardzo, ponieważ trwanie w poczuciu winy, jak w każdej innej emocji, chociażby w gniewie, to jest utrzymywanie przez długi, długi czas w danej wibracji, czyli w danym stanie energetycznym. To jeżeli poczucie winy jest taką wewnętrzną rdzą, poczucie winy jest bardzo nisko, tam gdzie wstyd. Trochę między wstydem, zaraz poniżej wstydu to już jest tam, nie ma drgań, nie ma wibracji. Ja tu posilam się oczywiście literaturą Hawkinsową, więc tam już, gdzie nie ma drgań, nie ma ruchu, nie ma życia, jest na tym wstyd, a za chwilkę jest właśnie poczucie winy, a później są żale i apatie i tam wyżej, 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 aż po transcendencję. Więc jeżeli, jak było jeszcze, jakie było pytanie? Czy poczucie winy wpływa na zdrowie psychiczne? Oj, to bardzo, bardzo, bo jak my się jak gdyby zaprawimy w tym stanie energetycznym, to trwamy w tej wibracji niskiej, więc wszystko wyrasta to, co przynależy tej wibracji. Czyli jak tam są pająki, muchy, nie wiem, muchomory, co tam jeszcze, grzyby, huby, no to jak długo tam jesteś w tym stanie energetycznym, to ty się zaczynasz to zamieniać. Twoje ciało, twoja psychika i tak dalej. Dlatego taka moc wdzięczności, jak trwasz w przewlekłej wdzięczności, albo chociaż stać cię na jakieś takie codzienne akty wdzięczności, to jest tak, jakby ktoś ci podał linę i trochę się energetycznie westpniesz. O tym jest cała gadka na temat wibracji. Że tam, gdzie wibrujemy, to czujemy. Tego się nie da oszukać, to jest fajne. To jest dobry tester na duchowość. A tak dokładnie w ciele, gdzie to poczucie winy? Poczucie winy? Ja uważam, że jest to poczucie winy związane tutaj bardziej ze splotem słonecznym. Ze splotem słonecznym, trzecia czakra, bo te dwie pierwsze to one dla nas tak pchają do życia, tamte instynkty każą nam się tam seksować, tworzyć, kreować, żyć pełnią kobiecości, męskości i tak dalej. A w trzeciej czakrze jest blokada i tam to ego pierniczy, głupoty, że to nie wypada, kochać się nie wypada, zdradzać nie wypada, tworzyć nie wypada, z pracy odejść nie wypada i wszystkie inne rzeczy. I na wysokości splotu słonecznego, tak technicznie powiem, następuje taki węzeł energetyczny. I tam, no, na przykład moja siostra zmarła na nowotwór żołądka. Nowotwór żołądka, jest to taka symbolika, czyli zalegało coś, co ją tam niszczyło. I pomijając, że to moja siostra, ale każdy nowotwór żołądka, że jest to w ślad za totalną biologią, jest taką symboliką, że leżał tam taki kęs, który był nie do strawienia, czyli coś nie mogło się upłynnić, coś nie mogło przejść dalej. I tak dalej, i tak dalej. Nie będziemy tutaj wchodzić. Generalnie myślę, że to jest w ciele odczuwane właśnie tutaj na wysokości splotu słonecznego. Dobrze, jak zacząć pracować z poczuciem winy? Własnym. Przede wszystkim zacząć, tak jak już mówiłam wcześniej, zadawać sobie takie 5 razy dlaczego, takie terapeutyczne, aż dojdziemy do tego niewspierającego przekonania. Czyli rozpoznać, o czym to jest. Jak zacząć pracować? No od chęci, od takiej wewnętrznej decyzji. Kurczę, dlaczego ja tak ciągle czuję się w tej winie? Może mi powiecie, o czym to jest? I chcieć zobaczyć, z czego to wyrosło. Chcieć zobaczyć. Chcieć zobaczyć. A jak już zobaczysz, no to wtedy już inna jest decyzja, jak zobaczysz, z czego to się wzięło. No bo dlaczego jedna osoba umiera na nowotwór, druga nie? Dlaczego ktoś się tym poczuciem winy kara, a ktoś powie, że on nigdy nie jest winny? To zawsze wy jesteście winni. Więc zobacz. Z twojego doświadczenia poczucie winy dotyczy kogoś bardziej, jakiejś grupy osób bardziej, a innych mniej? No, dużo poczucia winy jest u osób, które są splątane winą i karą tą kościołową, że to jest w taki sposób przedstawione, że jako ten maluczki człowiek, ten robaczek taki, ten marny puch, co cię Pan Bóg stworzył, Pan Bóg cię stworzył, a ty jesteś tutaj na tej ziemi, że wiecznie próbujesz zasłużyć na Jego miłość. I jakiekolwiek wykroczenie, jakiekolwiek doświadczenie życiowe, to już cię naznaczę, żebyś znowu miał, idziesz do spowiedzi i potrzebujesz tą pokutę i potrzebujesz tą zrobić tą rekompensatę, czyli no, czujesz się winny, musisz być ukarany. Czyli Kościół nas wini. Kościół nas wini, jak ktoś nam wadliwie te treści przedstawia kościołowe, to oczywiście, że nas wini, bo ciągle nas trzyma jak gdyby w takiej postawie, w takiej roli, że my nie jesteśmy godni tej bezwarunkowej miłości. Czyli osoby, które nas mają, tak sobie takie prawo zrobowały do tego, żeby nas dopuszczać. Jak ktoś będziesz bez winy, to ja cię do Boga dopuszczę.
Czyli jak zrobisz to, to i to, będziesz się zachowywała tak, tak i tak, nie będziesz spała przed ślubem, nie będziesz robiła tego po ślubie, będziesz służyła małżonkowi. Wiecie, to jest bardzo dużo rzeczy poprzeinaczanych. Chociażby to, że żony bądźcie posłuszne swoim mężom. A tylko jest z kontekstu wyrwany ten fragment, żony bądźcie posłuszne, więc jeżeli ty, powiedzmy, nie wiem, zrobisz sama zakupy i wydasz pieniądze, nie mówiąc mężowi albo nie pytając się o jego zgodę, to już przekroczyłaś to prawo. Dlatego nie ma dla nas takiego męża. Poczekamy, aż się trochę ogarną i od razu będzie więcej kandydatów. Więc czy dotyczy osób, myślę, że bardzo splątane są osoby tą świętojebliwością, czyli to, co w jaki Kościół w jakiś sposób przekazał naszą, jak gdyby, nasze położenie względem Boga. Czyli my tacy marni, takie robactwo marne. Co byś nie robił i tak na tą miłość nie jesteś w stanie zasłużyć. To jest fatalne. Myślę, że najbardziej tego dotyczy, a wszystko inne. Nie mam tak we wszystkim doświadczenia, chociażby w jakichś innych religiach, ale myślę, że jednak religia najbardziej. Czyli osoby, które są fanatykami religijnymi. Tak. Właśnie. Albo w ogóle są fanatykami jakiejkolwiek ideologii, która ich tak zakręca, że tylko ta ideologia, żadna inna. Więc w ogóle fanatyzm, powiedziałabym. Czyli takie przerysowanie czegokolwiek. Patrzę, czy jeszcze mam jakieś pytanie, które mogłabym ci zadać dodatkowo. Tak, odnośnie postawy, w postawie, że pokazałaś w ciele, że to dotyczy splotu słonecznego. Zadawanie pytań. Dobrze, skąd to poczucie winy się bierze? Czy uważasz, że warto byłoby na przykład zadawać pytania wprost, na przykład rodzicom? A jeszcze trochę więcej powiedz? Żeby wyjść z tego poczucia winy. Tak jak rozmawiałyśmy na przykładzie, że mamy, tak? Tak, wiem, skąd to się bierze. Siadasz z mamą, mamo, teraz muszę rozprawić na czynniki pierwsze poczucie winy. Dlaczego? Tak w cztery oczy? Byłoby idealnie, gdybyśmy mogli tak zrobić, bo od razu nastąpi mówienie, że czuję jakieś poczucie winy względem twojej osoby, to jest już, może być odebrane jako taki zarzut, że to znaczy, że ja coś źle zrobiłam, ja byłam złą matką i zaraz będzie opór. Po to jest terapia, po to się idzie do osoby takiej bezstronnej i możesz rozegrać to właśnie z terapeutą, żeby zobaczyć, na czym to wyrosło, bo na ogół to jest tak, że jak my czujemy, powiedzmy, jakiś zarzut mamy do danej osoby, to ta osoba całkiem tą samą z naszą wspólną sprawę widzi inaczej. Tak jak mówiłyśmy o tym, o relacji z rodzicami, że powinniśmy iść i tą traumę niejako wywalić, tak, czy, że powiedzieć, mamo, ty mnie nie kochałaś, nie widziałaś mnie tam i tak dalej. Mama powie, odrzuciłaś, mama powie, co? Ja dla ciebie tam żyły, wypruwałam, więc to, co my czuliśmy, to niekoniecznie jest połączone z tym, co te osoby miały w intencji nam robić. I tu jest bardzo fajna rzecz i w ogóle wyzwalająca, żeby cały czas mówić o tym, co ja czułam, że mi było robione, ja czułam, że mi było robione. A to niekoniecznie będzie się pokrywało z tym, co nasi rodzice mieli na myśli. My też nie chcemy swoim dzieciom robić źle, nie mamy takiej intencji. Mówimy to o takim przeciętnym rodzicu, ale wychodzi jak wychodzi. Ktoś powie, jakieś dziecko powie, tak, nie dawałaś mi tam raz na tydzień, nie wiem, 1000 zł, żebym mogła sobie poszaleć, nie? Jesteś złą matką, a ty będziesz przekonana, że dawanie 1000 zł raz na tydzień nie jest niczym dobrym dla tego dziecka, więc ty nie czujesz się winna, ale jak będziesz miała takie przekonanie z dzieciństwa, to dasz się też wkręcić i w to, że rzeczywiście jesteś złą matką. Są matki, które dają 1500 zł na tydzień, żeby dziecko się rozwijało, a ty może nie dajesz. Rozumiesz tą zasadę? Więc wszystko zależy, wracając do twojego pytania, więc ja polecam nie z tymi osobami, bo rzadko kiedy mamy taką możliwość oko w oko. Bo każdy będzie bronił swojego. No my jesteśmy, ludzie są jednak takimi zwierzątkami, że chronią swoich racji i musi już być osoba bardzo otwarta na też własny rozwój, otwarta na pracę nad sobą, żeby też dała przestrzeń na to, że rzeczywiście gdzieś może tam trochę jako matka zawaliła ten temat, nie? Wiesz, jakie to jest trudne? Przyznać się, powiedzieć, no kurczę, córko, synu, no nie byłam wzorem w tym temacie, no rzeczywiście, to musi być osoba, która już świadomie nad sobą pracuje i też się nie boi niejako trochę tych zarzutów przyjąć. Ale przeciętna rodzina, przeciętna relacja, no umówmy się, raczej no nie mamy takiej sposobności, musimy to, najlepiej jest to w terapii. Ja bo to są terapie. Tak, ja już kilka razy przepraszałam. Przepraszałaś, tak, widząc,
sama też jak gdyby widząc, że te rzeczy należy tak nazwać, nie? Tak, tak, no. Dopiero po zobaczeniu tego. Ale już świadomie zaczęłaś nad sobą pracować i byłaś otwarta tak to nazwać, prawda? A może 5 lat temu czy 10 byś powiedziała, co ona tam wymyśla, nie? No dokładnie, tak bym powiedziała. No, wiem, jak się to zmienia, jak człowiek nad sobą pracuje. Czy poczucie winy mogą ludzie wykorzystywać do gry między o, sobą? O, świetne pytanie, tak. Jak osoba czuje, powiedzmy, jest jakaś tam relacja, dajmy na to jakaś osoba toksyczna, powiedzmy jakiś wyzyskujący mężczyzna, czy tam kobieta, obojętnie, a no przykład taki klarowny, mężczyzna, który gra na poczuciu winy, chociażby osoby z narcystycznym zaburzeniem osobowości, to one bardzo używają poczucia winy w relacji z osobą, którą zawłaszczają po to, że jeżeli ty nie zrobisz tak, jak on będzie chciał, to on będzie wzbudzał w tobie poczucie winy. A mając ten program cię będzie załatwiał. On będzie jak gdyby energetycznie poruszał ci ten program i będziesz taką jego taką kukiełką, że jak on pociągnie za sznureczek poczucia winy, to ty nie chcąc i tak pewnych rzeczy zrobić, bo z przestrzeni dorosłej powiesz, ej gościu, zaraz, chwileczkę, nie? Ale weź się odwal, nie będę takich rzeczy robiła dla ciebie, żebyś tutaj mi tu gwiazdożył, nie? Natomiast jak zahaczy o poczucie winy, jest to taki właśnie taka rdza wewnętrzna, że nawet nie chcąc, jedna część ciebie nie będzie chciała tego zrobić, ale ta naznaczona, czyli to małe dziecko, zaprogramowane na to, że ono czuje się winne, pójdzie i to zrobi. To jest smutne, więc można używać bardzo do gier poczucie winy, jeden chyba z rekwizytów najbardziej używanych, czyli poczucie winy. Czy to jest sygnał, że wtedy mamy do czynienia z osobą toksyczną? Jeżeli jest przewlekle używana, tak, jak najbardziej, bo poczucie winy nas od razu tak energetycznie nas ściąga w dół i nam każe robić te rzeczy, których my nie chcieliśmy, tak jak w dzieciństwie. Bo rodzice często tak komunikowali, nie? Jeśli na przykład nie przyniesiesz tej piątki, to coś tam, jeżeli na przykład założysz za krótką spódnicę, to coś tam, czyli wszystkie okoliczności, które nam mówiły, że jak nie zrobisz tego i tego, to będziesz czuła się winna. Więc no toksycy właśnie to wykorzystują, te programy, dlatego też mówi się o osobach toksycznych, że tak naprawdę są to to są nasi antybohaterowie, chyba o toksycznych relacjach musimy zrobić jakiegoś live'a, nie? Wyczerpujący temat. Dlatego, że oni nam pokazują, gdzie mamy wadliwe, niewspierające programy i to strasznie boli, ale to są takie osoby, które nas wyzwalają. To są nasi antybohaterowie, przyspieszacze do rozwoju, wielcy nauczyciele. Wielcy nauczyciele. W ślad za Izabelą Kopaniszyn, nasi wielcy nauczyciele. Tak, bo pokazują nam te nasze zgniłe korzenie. Boli jak cholera, ale tak naprawdę za darmo ci mówi, gdzie jest robota do zrobienia w nas, nie? A czy narcyz ma poczucie winy? W tych swoich grach ze swoją ofiarą? Myślę, że ma, tylko że jednak w tej grze jest on na pozycji takiej bardziej wygranej, ponieważ to on rozdaje karty. O tym pogadam kiedy indziej, bo to jest bardzo fascynujący temat. Generalnie jak jest osoba toksyczna, to osoba druga musi być taka, która przyjmuje tę toksynę, czyli to bardziej ofiara, a ofiara sobie nie, ona nie pociąga tak sprytnie za sznureczki, bo ona jest na tej pozycji przegrana. Ona jest warunkowana przez osobę toksyczną, więc poczucie winy to jest coś, co w niej się porusza przez osobę toksyczną. Więc jak ktoś ma dużo poczucia winy, to na pewno będzie przyciągał osobę toksyczną do swojego życia. Bo to jest tak jakby dana energia zaprasza daną energię, żeby się obydwie wyrównały. Tu jest gnilizna, tu jest manipulacja i one się aż tam proszą. Tak się czasem mówi, że jest to partner od rany, od traumy, nie? Mówiłaś wcześniej, że jeszcze osoby z poczuciem winy często są w PTSD. Co to dokładnie znaczy? Tak, PTSD ogólnie to jest taki stan przewlekłej gotowości, żeby zachować się tak, jak oczekuje otoczenie. Czyż to nie jest wykańczające? Czy dostosowywanie się. To jest wieczne dostosowywanie się, jak ja powiem, co ja powiem, do kogo ja powiem, w jakiej narracji, w jakim klimacie, czy tak się zachowam, czy tak się ubiorę, czyli wiesz, cały czas szykujesz się, żeby wypaść tak, jak całe otoczenie będzie chciało, to jest niemożliwe, to jest niewykonalne. Więc stan gotowości, czasem się mówi czujny jak pies podwójny, czyli tu nadchodzi złodziej, tam nadchodzi złodziej, czyli ten nasz potencjalny oprawca, czyli jak ja mam siebie naszykować do tego życia, do tej relacji, do czegoś tam, żeby zaspokoić potrzeby, żeby trafić w punkt tej osoby, która była tak naprawdę, to jest odtwarzanie tego, co było w dzieciństwie. Czyli na przykład jak ja mam się zwrócić do tego ojca, żeby on był zadowolony, jak ja mam podejść do tej matki, żeby ona nie krzyczała. Z tego się bierze PTSD, to jest taki ciągle jak się mam naszykować, żeby znowu nie było niemiło. To jest takie toksyczne. To jest fatalne, więc no odpowiadając na twoje pytanie, poczucie winy i PTSD, no PTSD to jest już wynikiem takiego tego
bycia w tym zaprawieniu, w tym szykowaniu się, w tym dawaniu rady, żeby jak gdyby uprzedzić trochę tego naszego oprawcę, żeby znowu nam tego nie zrobił. Czyli zagadać kogoś, do kogoś się przemilić, przed kimś uciec, coś zakombinować, czyli znowu, żeby nie poczuć tego, co w pierwotnym zranieniu, nie? Okej, czy z tego PTSD da się też w jakiś sposób wyjść? Czy samemu, czy też poprzez terapię? Najlepiej jest wszystko poprzez terapię, ponieważ mamy zawsze taki świeży ogląd sprawy przez osobę, która jest niezamieszana emocjonalnie w to. Okay. No, czyli masz takiego tam sobie coacha, takiego trenera, który ci mówi, zgina się pani nie w tym kierunku, co powinna, dlatego pani jest chora, nie? I próbujemy odginać w drugą stronę. Więc PTSD, czy z każdą traumą to jest to samo, że jak mamy podaną rękę, jest ktoś, kto jest niezamieszany w te emocje, to on nam będzie mówił, co teraz ma miejsce, co będzie na kolejnym etapie, co ci to da praca w tym kierunku i tak dalej. Dobrze jest wiedzieć, że my na początku poczujemy ten ogromny lęk, bo jeszcze raz trzeba poczuć te emocje. I dużo ludzi ucieka, jak sama pracuje. Nie chcemy czuć jeszcze raz tego samego, co w traumie. Bez znaczenia, czy będziemy poczucie winy, to jest akurat taki temat bardzo też około traumowy. Mhm. Ale generalnie, jak my już dojdziemy do tej swojej traumy, do tej swojej jak gdyby najbardziej wyzwalającej diagnozy i jesteśmy z osobą trzecią, to wtedy jest nam łatwiej jak gdyby przeżyć to jeszcze raz, później już możemy pójść sami. Są też tacy odważni, którzy sami wchodzą w te swoje lęki, no i przepracują to poczucie winy, czy tam PTSD. To są takie klimaty, które się gdzieś tworzą. Jeden tworzy się na skutek powstania drugiego, czyli PTSD będzie takim stanem biologicznym. Czyli adrenalina, kortyzol, cały czas wszystko tam chodzi w nas, żebyśmy byli zaprawieni, gotowi na to, żeby stworzyć dany stan, żeby się nie poczuć winnym. Czyli ciągle tak. Ciągle tak, żeby nie czuć się winnym, czyli dajmy na to, w tym przykładzie mówiliśmy o mamie, żeby będziemy tak wyczuleni na mamy potrzeby, będziemy zaspokajali jej potrzeby szybciej niż ona w ogóle te potrzeby poczuje. Czyli tak. Zobacz, PTSD będzie takim naszym rynsztunkiem. Czyli ja to w pełni gotowości, żeby ta mama znowu nie była w takiej narracji, żeby mi wzbudziła poczucie winy. To są takie naczynia połączone tak naprawdę, nie? Tak, zaspokajam jej potrzeby i zaspokajam swoje poczucie winy. Ja to tak odbieram, że zaspokajając jej potrzeby, może... Czuję się mniej winna. I zobacz, to jest błędne koło. Dobrze, że zadałaś takie pytanie. To jest błędne koło, bo tak naprawdę leczącym to jest zobaczyć, dlaczego ja czuję się winna. W relacji na przykład z tą mamą, dajmy na to, nie? Czyli znowu zadać sobie te wszystkie pytania, dlaczego. Aż dojdziemy do korzenia, czyli do swojej głównej traumy, więc poczucie winy jest jak najbardziej związane z naszą traumą, z naszym takim życiowym zranieniem. Okej, jakie zachowania dorosłych mogą wpływać na poczucie winy u dzieci, tak do 7 roku życia? Że dziecko czuje się winne? Tak. Oj, to są bardzo duże tematy. Ja osobiście to też przeżywałam w swoim dzieciństwie, że dziecko chce naturalnie eksplorować świat, poznawać, zaciekawiać się i prezentuje taką własną autoekspresję, czyli tak się porusza, tak się uśmiecha, takie ma cechy, czy w ogóle jest sobą w 100%. I rodzicom się to często nie podoba ze względu na to, że mają znowu wadliwe przekonania, że dziecko powinno być takie, a takie. Mają pomysł na życie dla tego dziecka. Że tego jest za dużo, tego jest za mało, mogłaby być taka jak córka sąsiadów i tak dalej, nie wchodzę już w te tematy, bo mnie bardzo jeszcze drażnią. Generalnie i dziecko odbiera, głównie do 7 roku życia, te wszystkie takie informacje, że ono takie być nie może, tego nie wolno, tego trzeba więcej, tego trzeba być mniej. I jest to takie formowanie jak gdyby dziecka w taką tą chorą matrycę, tymczasem tak to nazywam. Więc dorosły oczekuje, dając sobie prawo wiedzieć, jak to dziecko ma być. Oczywiście, że dorosły powinien uczyć dziecko, że nie przechodzi się na świetle czerwonym, ani nie skacze się z mostu. Natomiast ostatnią rzeczą, do której rodzic ma prawo, to do oczekiwania, jakie dziecko ma być. Bo to Bóg programuje, Bóg daje, jest tym programistą pierwotnym, takim tym pierwszym i mówi, jakie ma być dziecko. Jak ma być rude, to ma być rude. I nie wolno tego dziecka zmieniać, nie? Więc rodzic jest do wspierania wzrostu tej prawdziwej tożsamości, a nie do zmiany tożsamości. No, co byś powiedziała rodzicom, żeby nie wzbudzali poczucia winy u swoich dzieci? Żeby oddzielać doświadczenie od dziecka. Czyli na przykład jak dziecko, no nie wiem, chociażby zrobiło jakąś wielką rzecz w domu, nie zniszczyło coś bardzo cennego. Nie wiem, wylało na dywan kawę, czerwone wino,
zbiło wazę tam jakiś tam, nie wiem. Przewróciło choinkę. Żeby oddzielić, że to nie jest dziecko winne, tylko na przykład dane zachowanie, dany ruch, dana postawa dziecka przyczyniła się do tego zajścia. Ale to nie znaczy, że to dziecko, z tym dzieckiem jest coś nie tak. O, żeby oddzielić dziecko od czynu. Jak wtedy z tym dzieckiem rozmawiać? Tak na przykładzie, żeby właśnie pokazać, że ta sytuacja jest oddzielona od dziecka, żeby nie tyczyło go personalnie. O matko, z tobą to jest naprawdę coś nie tak. Zawsze coś wylejesz, spalisz, przerzucisz. Żeby nie było takiego komunikatu, że z tobą jest coś nie tak. Dziecko miało intencję poznawania świata, biegło tam zachwycone czymś, nie? No i zahaczyło powiedzmy tą wazę, choinkę, cokolwiek tam i narobiło szkody. To teraz trzeba tak poznawczo właśnie, tam gdzie jest kupa emocji, a dziecko zawsze będzie takie bardziej emocjonalne, to rodzic, jak gdyby był dorosły i dojrzały, no to bierze dziecko na tak zwane zatrzymanie i mówi: zobacz kochanie, nie? Tu biegłaś, nie zwróciłaś uwagi, bo byłaś tam zaoferowana, tam powiedzmy, nie wiem, wyjrzeniem przez okno i w wyniku tej nieuwagi pociągnęłaś tam powiedzmy za kabel, cokolwiek i takie są skutki, ale to nie znaczy, że z tobą jest coś nie tak. I bardzo cię proszę na drugi raz, na przykład, nie wiem, zwróć na to uwagę, żeby nie naznaczyć dziecka tym, co się stało. Czyli no głupi jesteś, nie? No właśnie, żeby tak nie mówić do dziecka, oddzielać osobę od czynów. Czyli na przykład mówisz: jak głupia kobieta, a nie: ty głupia kobieta. To było chyba właśnie w przypowieści o Hiobie, że mówił do swojej żony, bo ona mówi: zobacz, wszyscy się ciebie odwrócili, ten twój Pan Bóg to zobacz, jak cię pokarał, a ty nadal mu wierzysz. A on powiedział do niej takie piękne słowa: mówisz jak głupia kobieta, a nie: ty głupia kobieta. Czyli jak kobieta, która nie jest mądra. Ale nie powiedział, że ona jest głupia, tylko mówi się, a to było fajne. Więc... A u nas w standardzie mówi się: ty głupia kobieta. A tak, ty głupia babo, a my lecimy po całości i od razu naznaczamy, no. Albo ocenę przyniesie dziecko i od razu: ty nieułku, nie? Ty debilu, ty idioto, więc oddzielić to. I w ogóle nie formułować takich przekazów do dzieci. Oskarżeń taki tam, dokładnie tak, tylko poznawczo. No. Czyli w takiej sytuacji warto też być obserwatorem tego, co się dzieje z tobą, jakie masz emocje. Ja jeszcze wracając tak, do tego tak, no. Wylewania wina na dywan, przewracania choinki, no masz ogromny wkurw, tak? No bo masz bałagan, nie? Jutro Wigilia, choinka leży. W sierpniu dałeś mi przykład z Bożego Narodzenia. Nie wiem, coś tak mnie do urodzin. Proszę bardzo. I co? Zatrzymuje się? Kto ma emocje? Dziecko ma emocje, czy ty masz emocje? Rodzic. Rodzic jest wkurzony, że pokrzyżował dziecko, no, pokrzyżował plany, nie? Zamknąć się trzeba i na 5 minut halo, co tu się dzieje? No na pewno w stanie emocjonalnym, no to podejdziesz z gadziego dnia mózgu i będziesz zwierzątkiem, dużym zwierzątkiem, który mówi do małego zwierzątka. A rodzic, no z urzędu, jest to osoba, która jest od tego, żeby wejść w odpowiedni stan emocjonalny, żeby dziecku coś zakomunikować. Rodzic, no z urzędu ma być ten bardziej dojrzały, odpowiedzialny, dorosły. A nie w emocjach, no na ogół takie było w naszych dzieciństwach, że to było wylewanie własnej frustracji, własnych emocji na dziecko, które tylko tą czynnością jak gdyby zbodźcowało dorosłego, który miał pełno swoich emocji, pełno swoich traum i nieprzepracowanych różnych stanów. To jest sztuka, żeby się tego nauczyć. Oj, to jest ogromna sztuka, większość naszych rodziców i my sami też jesteśmy jeszcze niedojrzali tak emocjonalnie, bo wszystko, co mamy w sobie stłumione, to później jak będzie tylko bodziec, chociażby to dziecko przewróci tą choinkę, czy tam jakąś wazę zbije, to jest dla nas, dla dorosłych bodziec, żeby ulać swoich emocji, które są zblokowane naszą traumą. Dlatego tak dużo jest w wielu rodzinach darcia mordy. Tak, że o byle co, no dlaczego ty się drzesz o byle co? Bo jest to bodziec. I to jest automatyczne. Dużo tutaj pytałam się o poczucie winy u dzieci, a czy dzieci mogą wzbudzić poczucie winy u dorosłych? To też jest piękne pytanie. Tak, jeżeli dorosły ma w sobie nadal takie przekonanie, że łatwo go wprawić w poczucie winy, bo tak był zaprogramowany w domu, to dzieci na pewno to wyłapią. Silne dzieci? Dzieci, które widzą słabość swojego rodzica w postaci takiej, że łatwo wkręcić rodzica w poczucie winy. Czyli dziecko też może być naszym wielkim nauczycielem, bo ponieważ będzie chciało ugrać swoje rzeczy na naszym poczuciu winy. Czyli na przykład, a to ty teraz się rozwijasz, spełniasz swoje marzenia, w domu jest mniej pieniędzy, ja cierpię, ja mam niższy status.
i czuj się winna, matko, że ty wybrałaś taką drogę. Jakbym takie miała w sobie przekonanie, to bym poleciała, nie? Zrezygnowałabym ze swoich marzeń i na przykład wróciła na etat, żeby mieć więcej pieniędzy na tą chwilę, żeby tylko nie zmniejszyć statusu chociażby swojemu synowi, nie? Jak wtedy rozmawiać z dzieckiem? Jak wtedy rozmawiać? No, zawsze poznawczo, czyli fakty, fakty. Moim obowiązkiem wobec ciebie, synu czy córko, jest danie ci dachu nad głową, masz, dostęp do edukacji, masz, dostęp do wody pitnej, masz, internet, masz, czego jeszcze nie masz, no nie mam najlepszego iPhone'a. Idziemy w papiery, patrzymy, nie jest obowiązkiem rodzica dać dziecku najnowszego iPhone'a. Anulujemy poczucie winy, wykonałaś swoje, wiesz, trzeba nazywać rzeczy po imieniu, twardo, nie? I ty przede wszystkim jako rodzic określasz, co ty chcesz swojemu dziecku dać, bo wiadomo, że jak będziesz trzymała go w klatce, nie dasz mu dostępu do edukacji, do świeżego powietrza i wody pitnej, no to przegięłaś jako rodzic, ale jak on będzie na przykład, ten dzieciak wodził cię za nos i budował właśnie tą swoją siłę na tym, że ty masz w sobie jeszcze wgrany ze swojego dzieciństwa schemat o poczuciu winy, to on swoje sprawy egoistycznie będzie załatwiał na twoim poczuciu winy, czyli to też jest wielki nauczyciel. Czyli ja będę zaspokajać te jego potrzeby, bo kiedyś swoich nie miałam zaspokojonych? To też będzie wynikało z takiego poczucia, tak, jak ja nie miałam takiego rodzica i czułam się niewidziana i niepotraktowana, dobrze nieobdarowywana, to teraz z przestrzeni swojego braku będę nadmiernie obdarowywać dziecko. A dziecko jak znowu ma nadmiar, to ono też potrzebuje takiej równowagi i ono też będzie tym źle rozporządzało. I to jest takie przerzucenie tylko wahadła. Z dużego braku na duży nadmiar. Chodzi o tą drogę środka, więc dzieci często budują poczucie winy, na poczuciu winy chcą zbudować swój sukces, bo jest to łatwiejsze, bo dziecko nie musi wtedy tyle pracować i tyle się starać, tylko tak podejmę matkę, żeby ona się czuła winna, więc może kupi mi tego iPhone'a. Rozumiesz, o co chodzi? Więc to też jest taka próba, jak dzieci zbyt są takie inwazyjne, czujesz, że twoje dziecko jest toksyczne dla ciebie, to znaczy, że ono ma się o co w tobie zahaczyć. Więc poczucie winy może być też zakomunikowane i przez dziecko, i przez partnera, i przez kogoś w pracy, i tak dalej. Okej. No. Ja już to... Okej, zrozumiałam. Właściwie skończyły mi się pytania. Nie wiem, o co mogę jeszcze zapytać. Parę wymyśliłam w głowie. To ja mogę coś tam dodać jeszcze na koniec od siebie. Chciałabym tutaj podjąć taki temat a propos poczucia winy. Odnośnie naszego codziennego doświadczania, czyli my w ogóle jako ludzie, a w Polsce to już wybitnie, jest takie przekonanie, to chyba cała nasza nacja, że cokolwiek w życiu uczynimy i ono się nie mieści w takich tych konwenansach społecznych, na przykład no rozwiodłaś się. Już nie chcę tam cięższego kalibru jakieś tematy, ale cokolwiek, jakiekolwiek doświadczenie, że nie może to być uznane w kategoriach tak zwanego sukcesu, czyli od razu idzie to do szufladki, tak zwana porażka, to my od razu czujemy się winni, że nie zaspokoiliśmy schematów. Polacy mają bardzo dużo schematów, że rodzina to musi wyglądać tak, a tak, że życie zawodowe to musi wyglądać tak, a tak, że miejsce i rola kobiety to jest taka, a taka, miejsce i rola mężczyzny taka i taka. I te wszystkie schematy, w ogóle cały zestaw schematów takich, co Polak ma w sobie, oczywiście na patriarchacie to wyrosło, na wszystkich tam jeszcze innych rzeczach, to my mamy gdzieś w sobie takie wewnętrzne przekonanie, że jak się nie wpasujemy w tą matrycę, to od razu jesteśmy winni. Czyli na przykład podjęłam daną pracę, chciałam czegoś nowego spróbować, czy podjęłam nową działalność, jakikolwiek temat, ścięłam włosy na krótko, umalowałam włosy na zielono, nie wiem, byłam 5 lat w małżeństwie, no nie podoba mi się, no to czuj się winna, bo z tego wychodzisz, więc mamy poczucie winy za doświadczanie. Mam nieślubne dziecko. Jestem winna, że ja mam nieślubne dziecko. I teraz chciałabym tutaj pięknie przerzucić kotwicę do potrzeb naszej duszy. Dlatego tak umiłowałam psychologię transpersonalną, ponieważ ona mówi o potrzebach naszej duszy i my, ludzie, dopóki nie zobaczymy tego, że my tutaj nie jesteśmy tylko do tego, żeby te schematy zadowalać i te domy pobudować i mieć gromadkę dzieci i co, i później wypatrywać już tylko na śmierć. I bać się Pana Boga. I bać się tak zwanego Pana Boga, że my tutaj jako dusza przychodzimy doświadczać w ludzkim ciele. Ja bardzo namawiam do takiego widzenia, to znaczy mnie takie widzenie odpowiada, że to dusza to jest fraktal Boga, duch, a część, czyli jabłko, które odpadło od jabłoni, powiedzmy, że tą jabłonią jest Bóg, jabłkiem jest dusza, czyli duch jako całość jest to Bóg, który zarządza i wszystko to stworzył i sobie wybrał podoświadczać w ciele ludzkim. I my tu w tej gęstości ziemskiej jesteśmy takim Boga fraktalem, czyli tym jabłkiem, które
spadło z jabłoni i niejako ma tę robotę zrobić, czyli dane doświadczenie, a doświadczenia duszy mówią tylko i wyłącznie o wydoskonaleniu się w miłości. Więc jeżeli na przykład twoja dusza, twoja czy moja, wybrała takie lekcje, które nas mają w tych ludzkich ciałach doprowadzić do tej pełnej miłości, takiej idealnej miłości, czyli akceptujemy wszystko, każde stworzenie, akceptujemy to, że można być, nie wiem, rozwódką, że można być sprzątaczką, że można być zgwałconym, wszystko. Ja nie mówię, że akurat preferuję takie doświadczenia, ale jeżeli nasza dusza się rwie do danego doświadczenia, i teraz w ocenie człowieka takiego oddzielonego od sfery duchowej, to będzie to w kategoriach porażki. No, rozwiodła się. No a zobaczcie, jak wyglądają kobiety, które siedzą przez całe lata, jak schną, które trwają w takim przekonaniu, że powinnam do końca życia służyć temu mężczyźnie, bo przecież przysięgałam. Albo że jest w małżeństwie tylko i wyłącznie dla dzieci. Albo że dla dzieci, więc poczucie winy bardzo jest, jak gdyby mogłoby być bardzo anulowane i tak by nas nie degradowało w środku, gdybyśmy na swoje życie zobaczyli oczami, że dusza tutaj przyszła doświadczać, więc nie łajajmy się za jakiekolwiek doświadczenie, ale też w ślad za doświadczeniem trzeba wziąć odpowiedzialność, że jak podjęłam tak czy tak i widzę, że przynosi mi to zgniłe owoce, to też, żeby przez całe swoje życie nie iść jak gdyby tą drogą, tylko wyciągać te wnioski. Wiem, że się łatwo mówi, ale jak już powiedzmy ze 20 lat tkwimy, nie wiem, w małżeństwie, które nam nie służy, chociażby, nie? No, czas z niego wyjść. No to wtedy już jak widzisz, że już naprawdę wykorzystałaś wszystkie możliwe doświadczenia i ruchy i nic z tego nie ma, to bez poczucia winy zakończyć tą nierówną grę. Ale sami sobie też stwarzamy często odnośnie tych związków małżeńskich poczucie winy, bo jak się rozwiodę, to dzieci będą miały mi za złe, że nie miały taty. Tak. I już się rodzi poczucie winy. Dokładnie tak, czyli sama blokujesz swoje życie, swoją wolność, swój jak gdyby przepływ duszy, bo wolisz uszczęśliwić swoje dzieci, ale skąd wiesz, że twoje dzieci będą szczęśliwsze patrząc na rodzinę, która jest nieszczęśliwa? I to się potwierdza, ile tylko... I sprzedajemy kolejny schemat i dzieci są programowane, że nawet jak jesteś nieszczęśliwa, to trwaj, bo inni z tego powodu będą szczęśliwsi. Ty weź na siebie to jarzmo. I z tego, co obserwuję i w ogóle tyle osób się... Ja to nie namawiam do rozwodów, to nie jest ten w ogóle temat, ale chodzi o to, żeby nie trwać w takich za długo w takich doświadczeniach, które nas niszczą, jak jesteśmy powodowani poczuciem winy. Więc nie bądźmy powodowani poczuciem winy, że czegoś doświadczyliśmy, bo te lekcje są niezbędne dla transformacji naszej duszy. Poszłam, byłam, doświadczyłam, nie wiem, zniszczyłam, zabiłam, zgwałciłam, oszukałam, nie oszukałam. Wszystkie te doświadczenia wykorzystajmy na to, żeby wiedzieć, to nie była miłość, więc mam doświadczenie, że to nie jest miłością, więc skoro taki ruch nie jest miłością, to przeciwny może będzie miłością. I ta dusza wchodzi po tym życiu, w tych naszych ludzkich ciałach doświadcza i nasza wewnętrzna mądrość, nasza taka właśnie ta świadomość, o której się tak apeluje tutaj w rozwojówce, że nasze to wyższe ja jakby zobaczyło nas z takiego lotu ptaka, to ono nam gdzieś tam tą intuicją podpowiada, no zobacz, przecież no to doświadczenie, dzięki temu przykremu doświadczeniu ty dzisiaj jesteś na innym etapie, ty już dzisiaj wiesz, że to nie była miłość. Czyż to nie jest piękne wiedzieć, czym jest prawdziwa miłość? A gdybyśmy my nie doświadczali tych chociażby tych małżeństw, które powstały na deficytach, na nasze wybory, wszystkie inne doświadczenia, gdybyśmy my nie mieli tego poczute w sobie, bo chodzi o to, że jak my poczujemy, to wiemy, czy to jest miłość, czy to jest niemiłość, czy nam to służy, czy nam nie służy, czy to jest nasze, czy to jest nie nasze, i wtedy możemy dojść do wniosku, że nie, ja już tego nie wybieram, bo to mnie oddala od tej głównej jabłoni, nie? Czyli oddala mnie od Boga, oddala mnie od ducha. Poszłam, doświadczyłam, więc my to też tak w ślad za psychologią transpersonalną patrzymy na nasze życie, na nasze doświadczanie jako na odbieranie lekcji. Więc gdzie to poczucie winy? Poszłaś, sprawdziłaś, na czym polega pielgrzymka, to szacun do ciebie za to, że ty tego doświadczyłaś, że się odważyłaś, a jeszcze być winną? Czyli poczucie winy jest nierozłączne z oceną przez innych ludzi. Tak. Tak to odebrałam. Tak, bo jeżeli nam na myśli w pierwszej kolejności jest, jak inni to ocenią, to zawsze będziemy się czuli winni, bo nie jesteśmy w stanie dopasować naszych czynów, naszej postawy do
żeby zadowolić innych, jest to niemożliwe, więc siłą rzeczy jest to już spętanie. No nie dopasujesz niczego w swoim życiu do tego, jak ludziom by innym się to podobało, więc już będziesz się czuła winna. Nawet tego nie próbuj, ani ja tego nie próbuję. Nie, ja w ogóle ocenę tak. innych to wiesz, gdzie mam. Tak. Dobra, mamy jeszcze jakieś pytania, czy już nie mamy? Nie, nie mamy. 21. Kochani, na tym byśmy zakończyły. Miałyśmy taką swobodną pogadankę. Dziękujemy tym osobom, które się zatrzymały na nieco dłużej. Poczucie winy jest to taka wewnętrzna rdza, energetyczna, emocjonalna, która może nawet doprowadzić do nowotworów. Będę próbowała to jakoś udowodnić w książce, która być może za rok, wyda się za rok. Żeby też pomóc osobom, które trwają w takich schematach, powodowane są poczuciem winy. No i cóż, dzisiaj było we wtorek, ponieważ wczoraj było, nie było możliwe technicznie zrobić live'a. Generalnie zapraszamy zawsze w poniedziałki o godzinie 20. Poruszamy tutaj z Karoliną tematy rozwojowe, tematy okołotraumowe, żeby naświetlić jak gdyby takie drogi dojścia do waszych traum, czyli jak na przykład masz w sobie dużo poczucia winy, na pewno masz jakąś nierozwiązaną traumę. Jak masz na przykład bardzo dużo w sobie oczekiwań, masz pewnie w sobie jakieś deficyty, czyli też masz jakąś traumę, czyli takie drogi, które prowadzą do traumy. Wszystkie drogi prowadzą do Mdrągowa czy do Rzymu, więc tu wszystkie drogi takie, które nas gdzieś tam będziemy tu podejmowały, prowadzą do traumy. Jak rozpoznamy swoją traumę, uleczymy swoje wnętrze, wtedy będzie życie piękne i szczęśliwe, mówiąc w wielkim, wielkim skrócie. I wróci zdrowie. Będziemy wolne. Będziemy wolne. Kochani, dziękujemy Wam za dzisiaj. Bardzo jestem zaciekawiona Waszymi opiniami, komentarzami, a także zgłaszaniem tematów rozwojowych, tematów okołotraumowych. To takie tematy, które będą nas prowadziły do tej wewnętrznej wolności. Jakby ktoś chciał zgłosić temat na live'a na kolejny poniedziałek na 20, z przyjemnością podejmiemy. Dziękuję Ci, kochana, za pytanie. Dziękuję, że byłaś. Dziękuję. No i co? Dobrego wieczoru życzymy. Do zobaczenia za tydzień. Tak, do zobaczenia za tydzień i pa, pa.